Zamroźcie wodę w niewielkim naczyniu. Wyjmijcie gotową kostkę lodu i weźcie swoje przybory malarskie. Bierzemy się do roboty. Nałóżcie farbę bezpośrednio na lód. Najlepiej użyć różnych kolorów. Topiący się lód sprawi, że farba zacznie pływać, a barwy będą się mieszać. Dodawajcie kolejne warstwy różnych odcieni. To całkiem przyjemne zajęcie. A efekt jest niepowtarzalny. Przyznajcie, że wygląda całkiem nieźle. Okej, lepiej zabiorę się za to zadanie. He? Czemu nie piszę? Skończył się tusz. Świetnie. No nic. Hej, Sofia. Wszystko okej, Luna? Długopis mi się wypisał. Masz pożyczyć drugi? Jasne. Powinnam mieć zapasowy. Gdzieś tu musi być. Och, to nie on. Chwileczkę. Dziwne. Ale bałagan. Muszę to w końcu ogarnąć. Zaraz. Mam pomysł. Już wiem, jak uporządkować te wszystkie rzeczy. Najpierw naciągnę tę gumkę na segregator. Będę ich potrzebować nieco więcej. Teraz mogę powkładać tu różne przybory. No i jest jeszcze miejsce w środku. Wszystko mam teraz pod ręką. Fajne, co? Trzymaj, twój długopis. E? Co? Ach tak, dzięki. Świetnie wyszło. O czym to ja śniłam? Ale ten sprawdzian nudny. Mi tam się podoba. Ale z ciebie kujonka. Muszę znaleźć sobie jakąś rozrywkę. Hej, zachowuj się. Świetne pytanie. Och, nie usiedzę tu. O, już wiem. Hej. Co znowu? Patrz na to. Pocieram długopis o rękaw, robię mały młynek i... Przyznaj, że to niezły trik. Wow, to jakieś czary. Teraz ja. Chyba coś poszło nie tak. Prawdziwy magik nie zdradza swoich sztuczek. Chyba za lekko potarłam. Może teraz? To na nic. Już wiem. Wystarczy wykonać dobre obliczenia. A, zapomniałam o grawitacji. Obrót ziemi oznacza... Mam! Spróbujmy teraz. To żadna magia. Co ty nie powiesz? O-o, proszę o ciszę. Przepraszamy. Wpadłaś. Ups. A ty na co czekasz, Sofia? Już piszę, już piszę. Ostatnie ostrzeżenie. Co ja zrobiłam z długopisem? Chyba będzie niedostateczny. Nareszcie w domu. Co za dzień? Paskudna pogoda. Lepiej schowam parasol. Wow! Co się stało? Dobrze, że mam latarkę. Sprawdzę, o co chodzi. O-o. Niedobrze. To nie może się więcej powtórzyć. Ale co zrobić? A gdyby tak? I to jest myśl. Będzie nam potrzebna pusta butelka plastikowa. Zaczynamy. Musimy odciąć górę i dół butelki. I to samo zrobić z drugą butelką. Teraz włóżcie jedną w drugą. A w środek jeszcze mniejszą butelkę. W sam raz na deszczowe dni. O, cześć, Sofia! Hej, byłaś na dworze? Widziałaś, jak leje? Nie, stój! He? Czemu? Użyj tego! Nałóż butelki na złożony parasol. Koniec z pochlapaną podłogą. Cała woda zbierze się na dnie butelki. Proszę! Wow! Świetny pomysł! Uważaj! O, przepraszam! Ach, wracam po latarkę. Proszę wejść. Dzień dobry, chciał nas pan widzieć. Proszę usiąść. Jest pewien problem. Proszę spojrzeć na zeszyt Sofii. Niedopuszczalne. Ojej! No co? Nudzi mi się czasem. To karygodne. Przepraszam na chwilę. Halo? Sofia? Bardzo się na tobie zawiodłam.
Za chwilkę wracam. Nareszcie poszedł. Gramy? Co? Bierz ołówek i gramy. Naprawdę? Mam. Albo i nie. Zaczekaj. Może uda się coś poradzić. Nakleję pasek taśmy na zeszyt, a obok kolejny. Teraz dwa w poprzek. Jeszcze spinacze do papieru. I te niewielkie klipsy. Ja zacznę. Teraz twoja kolej. O, fajnie! To ja kładę tutaj. Ach tak! Mądrze! Ale zacięta gra! Nie tym razem! Aha! Tak! Wygrałam! Zachowuj się normalnie! Co tu się dzieje? To znowu ona! Potrzebuję urlopu! No dalej! Co tak długo? Trzymaj się, panie jednorożcu! Whee! Udało się! Mamy ten dom! Uf. Pakujmy się! Proszę, kochanie! Ja zabiorę to! Dobrze, zacznę tutaj! Wow, ile rzeczy! Pakuj manatki, kochanie! Pora na małą drzemkę! Ty też! Zakleję tylko taśmą i jedno pudło gotowe. Gotowe, mamusiu! Mogę taśmę? Proszę. Gdzie ten koniec? Ale się klei! Jak ci idzie, Sofia? O nie! Zaplątałam się, mamusiu! Pomocy! Nie ruszaj się. No, już. Zaraz to ściągniemy. Dzięki, mamo. No dobrze. Wróćmy do pakowania. To powinno pomóc. Dzięki temu używanie taśmy klejącej stanie się o wiele prostsze. Załóżcie opaskę zaciskową na rolkę taśmy i zepnijcie ją od góry. Odetnijcie nadmiar plastiku. Wypróbujmy. Proszę, mamuś! Zakleję karton taśmą, a opaska pomoże mi odciąć kawałek. Teraz ty, kochanie. Wow! Naprawdę mogę? Zobacz, mamo! Zrobiłam, ale fajnie! Mój kochany pomocnik. Co to za hałas? Mamy mały problem. Pomożecie? To idealny kamuflaż. Cel zlokalizowany. Dlaczego? Tak się starałam! To nie fair! Hej, czy ten kwiatek do mnie gada? Tutaj. Ja? Podejdź. Okej. Usiądź. Ta roślinka jest jakaś agresywna. W czym problem? Oblałam test. Pomogę ci. Spójrz. Wow! Szóstka? Ale nie za darmo. Jasne. Wow! Dzięki, dziwna nieznajomo. Ale jak to zrobiłaś? Nie powinnam ci tego mówić, ale... Aby zaliczyć każdy sprawdzian, potrzebujecie wielkiego ołówka. Użyjcie skalpela, by wyciąć trójkąt w gumce do mazania. A teraz wytnijcie literę A. Użyjcie czerwonej farby. I pieczątka gotowa. Jak sama widzisz, to prościzna. Wow! Zapamiętam! Dzięki! Och, to moje koleżanki! Hej, patrzcie! Też możecie mieć szóstkę! Przesuń się! Interes się rozkręca. Siadajcie. Trzymaj. O tak! Dzięki! Zapłata. Hej! Wow! Proszę o należność. Dzięki!
Czasem lepiej jest zabłysnąć sprytem, niż katować się godzinami ciężkiej pracy. Oby te podpowiedzi ułatwiły Wam nieco szkolne dni. Która spodobała Wam się najbardziej? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie pokazać tego filmiku znajomym i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco z wszystkimi nowościami.